kończyli prawie wszyscy. Warunek był taki i takie były zasady, że 5 okrążeń musieli pokonać, włącznie z okienkiem pomiarowym. Ci, którzy nie byli na punkcie kontroli przejazdu lub go ominęli, nie byli sklasyfikowani. Więc o ile dobrze pamiętam, tam 160 czy 180 ukończyło te pełne 5 okrążeń i wszystkie punkty kontroli przejazdu. W tym roku troszeczkę zmieniła się formuła, bo w ubiegłym roku trochę narzekali uczestnicy na torze Super Enduro, bo tam był odcinek pomiarowy, na osoby, które no, nie mają doświadczenia w Super Enduro, no i po prostu blokowali przejazd, tak, a im czas leciał. Więc teraz stwierdziliśmy, że ten za nami odcinek to będzie odcinek pomiarowy, wbrew pozorom wcale nie łatwy, a Super Enduro i cała reszta była dojazdówka po prostu. Znaczy, wiesz, ogólnie w tej chwili około 2 miesięcy, tak? Trwają całe prace, papierologia, no i praca w lesie ostatnie 2 tygodnie bardzo zmierzona. Chłopacy nocowali po prostu w lesie, żeby przygotować trasę, oznakować, jest ponad 10 km taśmy rozwiniętej, paliki, strzałki, przeszkody. Także to wszystko się potem kumuluje 2 tygodnie przed, no i trzeba się spinać, żeby to zdążyć zrobić.